Jak się tak patrzy na sytuację wdów za czasów Pana Jezusa, to wiesz, to ich sytuacja była naprawdę trudna. Dlaczego? No bo nie posiadały prawa do dziedziczenia, czyli jak umierał mąż, to ona nie brała ze sobą żadnego majątku i właściwie była zdana na łaskę albo niełaskę ludzi. Właściwie żyła z tego, co uzbierała, co uzyskała od jakichś dobrych ludzi, a czasem nawet z tego, co użebrała po prostu. Moi drodzy, wdowa z dzisiejszej Ewangelii jest obrazem człowieka, który doświadcza bezsilności, bezradności. Jej sytuacja jest taka, że no znikąd nie ma pomocy. I żeby dobrze zrozumieć przesłanie dzisiejszej Ewangelii, to każdy z nas powinien w swoim życiu odszukać te wszystkie sytuacje, kiedy właśnie tak się czuje, bezsilny i bezradny. My możemy się czuć bezsilni czy bezradni w bardzo różnych sytuacjach. Na przykład w odniesieniu do ludzi. Może to być jakiś nieznośny sąsiad, albo kolega, bądź koleżanka w pracy, współmałżonek, albo osoba, która nas ciągle denerwuje swoim zachowaniem, czy swoimi uwagami. Możemy się czuć bezsilni, bądź bezradni ze względu na naszą sytuację życiową, na przykład sytuację finansową, naszą własną chorobę, bądź chorobę kogoś, kto jest nam bliski. W końcu możemy się czuć bezsilni wobec naszego grzechu. Grzechu, z którego na przykład spowiadamy się już tyle lat i w dalszym ciągu nic się nie zmienia. Ciągle powtarza się ta sama historia. Na pierwszy rzut oka te dwie osoby, wdowa i sędzia, nie mają zbyt wiele ze sobą wspólnego. Ewentualnie ta sprawa, którą chce przedstawić wdowa, a którą sędzia może rozwiązać, to byłby ten wspólny mianownik. Jednak jeśli kiedy spojrzymy od strony takiej duchowej, to popatrzcie, że tak faktycznie jest w naszym życiu, że kiedy człowiek doświadcza bezsilności, takiej bezradności, staje przed sytuacją, gdzie nikt mu już nie może pomóc, żaden człowiek, no to wtedy ma dwa wyjścia. Albo zwróci się rzeczywiście do Pana Boga, rzuci mu się w ramiona, zacznie się modlić i rzeczywiście szukać u Niego pomocy, albo zacznie żyć właśnie jak ten sędzia, który z Bogiem się nie liczył, ani z ludźmi. Bo może być rzeczywiście taka sytuacja, że ktoś pomyśli sobie, skoro Pan Bóg stawia mnie w takiej sytuacji, że ja tak się czuję, skoro On o mnie zapomniał, skoro się mną nie interesuje, to w nosie mam Pana Boga, przykazania i wszystko, co jest z Nim związane. W nosie mam też wszystkich ludzi, którzy i tak mnie nie zrozumieją, nie potrafią się wczuć w moją sytuację. Popatrzcie, że te dwie postawy od strony duchowej są sobie bardzo bliskie. Ale ta wdowa musiała być naprawdę natrętna. No to był w ogóle główny powód, dla którego ten sędzia zdecydował się bronić tej wdowy. Właściwie to można byłoby sobie wyobrazić całą tę sytuację, że jak ta wdowa jest bardzo natrętna i zobaczyć, że kiedy on otwierał drzwi, tam już przed, powiedzmy, ogrodzeniem czekała wdowa. Kiedy wyglądał przez okno, tam już czekała na niego wdowa. Kiedy szedł ulicą, ona przedstawiała mu swoją sprawę. Mówiąc dzisiejszym językiem, powiedzielibyśmy, że otwierał lodówkę i tam była wdowa, już czekała ze swoją prośbą. Ale popatrz, że najważniejszą właściwie taką cechą, która u niej występuje i w tej historii, która jest najważniejsza, no to jest właśnie nieustępliwość i wytrwałość w tym, że ona nie przestaje prosić, że wierzy w to, że ostatecznie zostanie wysłuchana. Moi drodzy, ta wytrwałość i nieustępliwość, która jest cechą charakterystyczną tej wdowy, która przychodzi z prośbą o pomoc, musi być również cechą naszej modlitwy, którą kierujemy do Pana Boga. Warto, żebyśmy się w kontekście tego dzisiejszego słowa zastanowili właśnie nad naszą modlitwą, bo my generalnie, tak mi się wydaje, przeżywamy takie trzy zasadnicze problemy z modlitwą. Po pierwsze,
Na pewno doświadczacie rozproszeń, roztargnień i często człowiek się na to żali, że niewłaściwie się pomodli. Ale popatrzcie na to z tej strony, że kto nam obiecywał, że tych rozproszeń nie będzie? Kto powiedział, że idealna modlitwa to jest taka, w której nie ma żadnych roztargnień? Czasem może być tak, że rzeczywiście ja jestem niezadowolony ze swojej modlitwy, ale Pan Bóg ceni mój wysiłek, że pomimo tego, że nie umiałem się skupić, nie umiałem się właściwie może dla mnie pomodlić, to dla Niego jest to cenne. Drugim problemem naszym w modlitwie to jest czas. Często żalimy się, że nie mamy czasu. Popatrzcie, moi drodzy, że mamy te swoje notatniki, kalendarze, zapisujemy różne spotkania, mamy godziny tych spotkań, trzymamy się tych terminów. To jest jakaś fikcja, że my nie możemy znaleźć czasu dla Pana Boga. Dlaczego w naszym kalendarzu nie mógłby się znaleźć taki zapis każdego dnia? Dzisiaj mam spotkanie z Bogiem o tej i o tej godzinie. Nie jest to czas przypadkowy, nie jest to czas niewygospodarowany przeze mnie, ale zaplanowany. Warto, żebyśmy o tym pomyśleli. I trzecia sprawa, chyba najważniejsza i największy problem, który przeżywamy w modlitwie, to to, że prosimy o coś i nie otrzymujemy tego, o co prosimy. To jest chyba najbardziej frustrujące i to właśnie ta sytuacja, w której przeżywamy taki nasz brak wiary w to, że ta modlitwa ma jakikolwiek sens. Kto jednak powiedział, moi drodzy, że modlitwa ma za zadanie spełniania naszych pomysłów na życie? My często się denerwujemy, że zniechęcamy się również przez to, że jakaś prośba nie została spełniona, ale musimy pamiętać o tym, że tak naprawdę modlitwa ma zmieniać nas samych, a nie Pana Boga. To nie Pan Bóg ma się zmienić w czasie tej modlitwy, ale my mamy się zmienić w czasie tej modlitwy. Nasze działanie, nasze zaufanie, ma wzrosnąć nasza wiara. Idąc dalej, przypomina mi się taki fragment z Pisma Świętego, który mówi o modlitwie Pana Jezusa, gdzie napisane jest, że Jezus zanosił gorące prośby i błagania do tego, który mógł go wybawić od śmierci, a dzięki swej uległości został wysłuchany. Popatrzcie, ta modlitwa Pana Jezusa określona jest jako ta, która została wysłuchana, a jednak Pan Jezus nie został wyzwolony czy wybawiony od śmierci czy krzyża. Patrzcie, Pan Bóg przeprowadził go przez to, co najgorsze i dał mu więcej, dał mu zmartwychwstanie. Nasza modlitwa, ona też często nie ma za zadanie tego, abyśmy uniknęli tej sytuacji, w której czujemy się źle, albo żebyśmy zostali w jakiś czarodziejski sposób z niej wyciągnięci. Wręcz przeciwnie, być może Pan Bóg chce nas właśnie przez to piekło, którego doświadczamy, przeprowadzić, żeby dać nam coś więcej, jeszcze więcej, niż jesteśmy w stanie sobie nawet wyobrazić. Proponuję Wam, abyście zrobili sobie takie postanowienie na ten tydzień, który przed nami, aby rzeczywiście wygospodarować trochę czasu na modlitwę każdego dnia, a z drugiej strony też zadbać o to, żeby w tej modlitwie często powierzać się w ręce Pana Boga, żeby On nas poprowadził, żeby On nam powiedział, jak rozwiązać problemy życiowe, których doświadczamy.